Witam Państwa, Michał Trzaśniewski. Zapraszam na popołudniowy serwis informacyjny. Migranty dźgną polskiego żołnierza nożem przez zaporę na granicy. PiS przekonuje, że pakt migracyjny jest niezgodny z traktatami i apeluje o jego zaskarżenie. Polski żołnierz został ranny po ugodzeniu nożem przez migranta na granicy z Białorusią. Do ataku doszło nad ranem w trakcie próby sforsowania zapory przez około 50 cudzoziemców. Rzucali oni gałęziami, konarami drzew i kamieniami w stronę polskich patroli. Migrant, który pchnął nożem żołnierza, znajdował się po białoruskiej stronie. Do tej sytuacji doszło w momencie, kiedy żołnierze Wojska Polskiego podjęli próbę przeciwdziałania, przedostania się nielegalnych imigrantów z terenu Białorusi do Polski. Próbowano rozeprzeć tę zaporę, którą dzisiaj mamy, zaporę, którą zbudował rząd Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości. Kiedy rannym zajęła się jego koleżanka, również żołnierz Wojska Polskiego, w jej kierunku ze strony imigrantów rzucane były kamienie, konary drzew, strzelane. Strzelano również do opatrującej rannego żołnierza z procy. Rozmawiałem dzisiaj przez telefon z rzecznikiem prasowym rodzajów sił zbrojnych, dowództwa generalnego rodzajów sił zbrojnych. Na konferencji mówiono o tym, że Wojsko Polskie i Straż Graniczna odpowiedzą na te ataki, które stają się coraz bardziej brutalne. Dopytywałem, w jaki sposób zostanie zwiększona na pewno liczba żołnierzy. Pojawiło się pytanie na konferencji również o możliwość odpowiedzenia ogniem w przypadku, kiedy życie naszych funkcjonariuszy, naszych żołnierzy jest zagrożone. Tutaj sytuacja jest skomplikowana. To dlatego, jak mówił mi rzecznik Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, podpułkownik Tomasz Kwiatkowski, dlatego, że ci migranci przebywają po drugiej stronie płotu, a więc na terytorium Białorusi, co mogłoby zostać odebrane jako atak z naszej strony. To nie jedyne niebezpieczne zdarzenie na granicy w ostatnich godzinach. Migranci zaatakowali także funkcjonariuszy Straży Granicznej. Jednego z nich uderzyli rozbitą butelką, kolejny został ranny w ataku dzidą. W nocy około godziny 21-22 w rejonie służby odpowiedzialności placówki w Dubiczach Celkiewnych funkcjonariusz był dźgnięty właśnie tym narzędziem, czyli nożem, do którego był przyczepiony kij, został raniony w ramię. Na szczęście rana nie była na tyle poważna i głęboka, że nie zagrażała jego życiu. Natomiast funkcjonariusz odebrał to narzędzie migrantowi. Możemy dzisiaj zobaczyć, jak to jest niebezpieczne, bo niestety cudzoziemcy coraz częściej nie tylko kamieniami, gałęziami czy konarami, tak jak informujemy, atakują polskie służby, ale też używają procy, używają właśnie narzędzi niebezpiecznych typu maczugi z nabitymi gwoździami, typu noże. I również dzisiaj w nocy w rejonie tutaj Białowieży polskie patrole zostały zaatakowane pobitymi szklanymi butelkami. Funkcjonariusz dostał w twarz. Ta osoba, która dźgnęła żołnierza nożem, ona została po tamtej stronie granicy, czyli ta zapora, no, można powiedzieć, zatrzymała te osoby, które nielegalnie chciały przekroczyć granicę. No trudno sobie wyobrazić, co by było, jakby nie było tej zapory, tak? Tutaj no, w sytuacji, kiedy mamy pewne zabezpieczenie, tu żołnierz został raniony, funkcjonariusze zostali ranni, także no, te zdarzenia z ujawnianiem coraz to nowych przedmiotów, które zagrażają życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu, niestety mamy coraz więcej, jak w ta grupa kilkuset osób, która próbowała nielegalnie przekroczyć granicę, była wyposażona w maczugi skonstruowane przez siebie. Prawo i Sprawiedliwość apeluje do rządu o zaskarżenie paktu migracyjnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przypomnijmy, wprowadza on przymusową relokację migrantów. Pierwsi przybysze w jego ramach mają trafić do Polski w 2026 roku. Czy Donald Tusk, czy jego rząd zaskarży pakt migracyjny do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej? Bo przypominam, przedstawiciel rządu był przeciwny, ale sam Donald Tusk twierdził, że pakt migracyjny będzie korzystny
dla Polski, więc tu mamy sprzeczność. Dodatkowo premier Francji powiedział wprost, że skłonił państwa, on i Zachód Europy, skłonił państwa Europy Wschodniej i Środkowej do tego, żeby pakt migracyjny przyjęły, a więc żeby albo przyjmowały migrantów, albo płaciły. Przygotowaliśmy projekt skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ta skarga może być wniesiona przez rząd. Są na to 2 miesiące, dlatego bardzo szybko rząd powinien nad tym dokumentem rozpocząć pracę, podpisać go i skierować do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Skoro służby rządowe, służby Donalda Tuska nie potrafiły, nie chciały przygotować takiej skargi, to my jako Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości nie po raz pierwszy zresztą rząd wyręczamy. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz podpisał umowę na zakup kolejnej partii pocisków powietrze-ziemia JASSM-ER, tym razem za 750 milionów dolarów. Pociski są w stanie razić cele oddalone o 1000 kilometrów. Pociski JASSM produkowane przez korporację Lockheed Martin są to pociski manewrujące dalekiego zasięgu, które są przenoszone i odpalane z pokładów samolotów bojowych. W przypadku Polski na razie jedynym typem samolotów, które są zdolne do przenoszenia i odpalania, są F-16. Natomiast wraz z dostawami samolotów F-35, także produkowanymi przez korporację Lockheed Martin, liczba nosicieli wzrośnie o 32 egzemplarze. Te pociski służą do precyzyjnego niszczenia celów punktowych, których znamy położenie, a więc przede wszystkim bunkry, lotniska i innego typu obiekty stałe, które się nie poruszają. Czy jest to korzystna rzecz dla polskich sił zbrojnych? Jak najbardziej, gdyż wpisuje się w tą wieloletnią koncepcję tak zwanych polskich kłów, a więc możliwości odstraszania przez Wojsko Polskie potencjalnego przeciwnika, nie tylko poprzez potencjał defensywny, ale także potencjał ofensywny, a więc dużą liczbę systemów rakietowych dalekiego zasięgu, które mogą trafić w newralgiczne cele na terytorium potencjalnego przeciwnika. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w następny weekend, 9 czerwca. Z Polski zostanie wybranych 53 europosłów. Kandydat PiS-u z okręgu warszawskiego Tobiasz Bocheński mówi o dziwnych wyborach i wzywa Marcina Kierwińskiego do debaty. Czasami można usłyszeć głosy, iż są to dziwne wybory, w których brakuje programów, w których brakuje debat, w których brakuje dyskusji. Prawdziwa demokracja to jest ścieranie się przez polityków, przez osoby publiczne na argumenty. Dlatego tutaj dzisiaj chciałbym stanowczo wyzwać do debaty jedynkę Koalicji Obywatelskiej w Warszawie i w okolicy, pana Marcina Kierwińskiego. Pan minister, który został odwołany ze swojej funkcji, zniknął. Nie ma go poza billboardami i banerami. Nie wiemy, gdzie jest, nie bierze udziału w żadnych debatach organizowanych przez żadne media, a jest to niezwykle istotne, żebyśmy się dowiedzieli, jak lider Koalicji Obywatelskiej w naszej stolicy zapatruje się na fundamentalne kwestie, na takie kwestie jak na przykład euro. Bo szanowni państwo, Koalicja Obywatelska jest zwolennikami wprowadzenia w Polsce euro, zaś my jesteśmy obrońcami złotówki. Zatem Marcinie Kierwiński, stań ze mną do debaty przy nagłośnieniu, które sam sobie zapewnisz i odbądźmy mądrą, poważną dyskusję o przyszłości. To wszystko w naszym serwisie informacyjnym. Dziękuję za uwagę, a za chwilę rozmowa Adriana Stankowskiego. Do zobaczenia.